Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku pokażę, jak nie kupować i nie wieszać budek dla ptaków. Oraz być może zacznę robić hotelik dla owadów. Budki dla ptaków kupione w Aldi po 22 zł chyba. Wziąłem 4. Dwie budki. Te dwie kupili Tomek z Sabiną, stawiając nam kawy, za co serdecznie dziękujemy. Ptaszki też dziękują. A pozostałe dwie kupiłem ja. Zapamiętajcie, które są które, bo jak w tych dwóch nic nie zamieszka, to przynajmniej nie będzie na mnie, tylko na nich. Hotelik powstanie kawałka drewna, który przyciągnąłem za blisko i go teraz nie widać w kadrze. Chwila. Być może wygląda to łudząco podobnie do tego drzewa, które sprzątałem z drogi, ale jest to tylko przypadek. Kupiłem to na Allegro i dzisiaj wyjmowałem z pączkomatu. I nawet nie wiecie, jak bardzo łańcuch tępi się na takiej ziemi i ptasich kupach, których jest tutaj pełno. Budki te są w 100% seryjne, jak na razie. Oprócz tego, że są zaolejowane olejem lnianym raz, a daszki dwa razy. Budki jak za tą kasę są super. To jest na zawiasku i tutaj nawet mają te nacięcia w środku, żeby młodym ptakom było łatwiej wyjść. Myślałem, że tylko droższe, porządne budki to mają, ale jednak w tych też jest. Podobno są, oczywiście są chińskie, ale podobno są z drewna tam pozyskiwanego. Coś tam, FSC to się chyba nazywa. No, że niby nie tak źle, tak? Jedyne, co trzeba przy nich zrobić, to przerobić je z męskich na damskie. Ale teraz są takie czasy, że to jest tak proste, jak wyrwanie zęba. Nie znam się za bardzo na budkach, ale wiem, że ten patyczek jest zbędny, a nawet wręcz zły, bo ułatwia drapieżnikom dostanie się do budki. Też te zabezpieczenia trzeba mocniej powkręcać, ale to zaraz. Budki są gdzieś tak prawie w typie A1. Chyba tu jest coś około 30 mm. Będziemy tutaj robić jeszcze jedną modyfikację. Mam otwornicę 32. Nie mam niestety 28, mam 25. Aby zrobić budkę dla tych najmniejszych sikorek, potrzebny jest otwór 28. A my jak zrobimy wszystkie 32, to mamy te budki w typie A. Prawie, bo tam jest 31. I będą mogły je zamieszkać wszystkie sikory, wróble i coś tam jeszcze. Teraz dotnę jeszcze takie małe kwadraty i w nich wywiercę te otwory i przykręcę je tutaj, żeby to wejście było po prostu
grubsze w razie jakby jakiś dzięcioł czy inny wariat się dorwał, to po prostu rozdziuby tą deskę, którą będzie bardzo łatwo wymienić za rok czy za dwa, a to zostanie w teorii nietknięte. Zaparkowałem tu ten wózek. Tu są gwoździe. No i jest zrobiony. Mam nadzieję, że nikt się nie spodziewał, że będzie ładnie. Te darmozjady, co tu zamieszkają, to mają tabliczkę na bramie. Wiedzą, że tu jest za dupie. Jak im się nie podoba, no to mogą sobie mieszkać gdzie indziej. Także to powieszę potem. Chyba się zbiera na deszcz i spróbuję coś najpierw zrobić, a to mogę wieszać najpierw w deszczu. Tak, to będzie potem. Teraz robimy, zaczynamy robić ten hotelik dla insektów. Rozładowałem już dwie baterie, mam jeszcze tylko jedną, a muszę powiesić budki. Więc najpierw powieszę budki, a potem tyle, ile w niej zostanie, to jeszcze trochę poczyszczę. Ale dzisiaj na pewno tego nie skończę. Wygląda to już tak. Staram się usunąć całe martwe drewno ze środka. Są tam jakieś larwy. To nie jest to, co chciałbym, żeby tu mieszkało. Także tego się pozbywam do żywego. Potem jakiś daszek i będziemy to wypełniać. Jako, że dzisiaj za dużo już tutaj nie powycinam, to pewnie pójdę poszukać, co by tu powkładać. A teraz budki. Patrzcie, jaka kurtura. Jak miałem tylko taczkę, to wolałbym to nieść ręcoma na dwa razy, bo tylko mi się denerwowało, że mi się koleboce. Patrzcie tutaj. Wczoraj pozyskałem. No, są takie grube, że nawet ich nie widać. Tutaj trzy sadzonki wierzby sobie będą tutaj rosły na tej wyspie, jeżeli się łaskawie przyjmą oczywiście. Dobra. Jedziemy dalej. Budka numer 1 na rogu. Tam też wsadzona wierzba, która kiedyś będzie wyznaczać narożny słupek działki, jeżeli również się przyjmie. I tutaj ostatnia. Tak sobie tutaj wymyśliłem, że tu będzie. Jedną powiesiłem tam, w okolicy tego drugiego bajorka. Tam dalej to już nie ma sensu iść. Tam jest bardzo dużo martwych drzew z dziuplami, więc tam ptaki mają gdzie mieszkać. Tutaj też widać. Tutaj jest dziupla i tutaj jest kilka. Tu powiesiłem kolejną. Szkoda, że nie mam drabiny, to bym je powieszał trochę wyżej, ale z tego co wiem, to zalecenie, żeby wieszać je na wysokości 3 metrów jest dlatego, że one po prostu z lasów znikają, a nie dlatego, że ptaki koniecznie chcą mieszkać tak wysoko. Link do świetnego filmu o ptasich budkach, gdzie je wieszać, jak je wieszać i ogólnie mnóstwo super informacji będzie tutaj w rogu. Wykład trwa godzinę, ale warto obejrzeć, jeżeli interesuje Was temat, dowiecie się tam wszystkiego, co powinniście wiedzieć. Tutaj jeszcze przy okazji jest dzika jabłoń i zastanawiam się, czy próbować ją w ogóle jakoś przycinać i patrzeć, czy coś z nią będzie. Dajcie mi znać, czy ma to sens, czy ją po prostu olać. Dobra, idę szukać miejsca na ostatnią. Dobra, niech będzie tutaj na tym słupku. Nie chcę mi się już łazić i szukać i myśleć. I nie lubię się też wwiercać w te żywe drzewa, jakoś źle się z tym czuję.
Jakbym nie był leniem, miałbym już całe ogrodzenie, to byłoby to dużo prostsze. Trochę dzisiaj wieje, a to drzewo dalej stoi. Ale już chyba dużo mu nie brakuje. Uznałem, że zamiast to dziubać bezsensownie saperką i dłutem i młotkiem, to po prostu nazbieram rurek. Trochę mnie poniosło, no ale powinno być ok. Oczywiście dzisiaj musiałem nie przyjechać żukiem, a w żuku mam większy młotek i siekierki i może by to jakoś poszło. No ale mam to już nazbierane, to sobie dokończę na dniach. Naładują się baterie, dobijemy ten tępy łańcuch do końca. To też był duży błąd, że nie zajrzałem tutaj, a tu gdzie jest czorne, to było pełne ziemi i bobków. I nie mieszkał tutaj na pewno żaden ptak, bo są to bobki jakiegoś gryzonia. Teraz nie będę pokazywał, bo tutaj się gdzieś wszędzie rozsypały, no ale ewidentnie tak to wygląda. Mam nadzieję też, że owadom nie przeszkadza smród moczu, ale możliwe, że to się wywietrzy, a jak nie, to poczują się prawie jak w ludzkim hotelu. No dobra, to by było tyle na dzisiaj. Koniec misji, nie ma co tu siedzieć. Dziękuję za uwagę i do widzenia. Nie byłbym sobą, jakbym to dzisiaj skończył na jeden raz. Także udowadniam, że nawet głupi hotelik dla owadów można robić kilka dni.